Sigillum Authenticum prezentuje Od A do Z. Tak jakby podcast. No i dobrze. I tak, proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj w bardzo nietypowej sytuacji, ponieważ naszym gościem jest babka od histy, a my nagrywamy po raz pierwszy eksperymentalnie, techniką łączoną Zoom. Łączymy się z Poznaniem. Halo Poznań. Zoom versus Audacity. Halo, jak mnie słychać? Tak. No i cudowna, i od razu po prostu weszła z buta, z framugą. No i taką, i tak właśnie cię widzimy, Aguś, taką właśnie, jak wchodzisz z buta, z framugą i od razu trzaskasz wszystkich hairstory po twarzy. Ale ja wcale nie hairstory, to wiesz, że to nieprawda. To znaczy, to nie jest książka, o którą wszyscy mają ten problem hairstoryczny, nie jest książką hairstoryczną. A to wiesz co, to ja wykorzystam od razu, żebyś pociągnął ten ale wątek. Ale przynajmniej przedstaw. Ale to. Przedstaw? Nie, to ty przedstawiasz gościa naszego. Nie, ty zawsze przedstawiasz. Dobrze, to ja chciałem powiedzieć tak, no bo ja trochę się poczuwam do tego, żeby jednak przedstawić, ponieważ jakby nie było, pani Agnieszka jest moją koleżanką z branży, jeśli tak można powiedzieć, chociaż ja nie jestem nauczycielem, ale jest historykiem, więc naszym dzisiejszym gościem jest pani, która się przedstawia w internecie jako babka od histy, czyli pani Agnieszka Jankowiak-Majk. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Tak, i pani bardzo wydała ostatnią książkę taką. Ja jeszcze raz pokażę. Chyba, wiesz co, ale kamery masz tam, Martuś. Widownik ale nieważne, nie ma. Ale nieważne, nieważne, przestań. To nie jest nic ważne. To jest ważne. Okej, dobrze. Tak, i pani wydała książkę Historia, której nie było, tak? Zgadza się? To jest pani. Dobrze. Zgadza się. Tak, to moje dziecko drugie. Ja myślałam, że po prostu Agnieszki nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale no, znaczy wiesz, bo moi czytelnicy na blogu i na fanpage'u są bardzo wymagający, więc ja wolałbym jednak, żeby pewne reguły zostały zachowane, ponieważ później mogą być różne nieprzyjemności z tego tytułu. Czego już Agnieszka właśnie już doświadczyłaś. No właśnie, bo teraz wracając do herstorii. Na grupie czytelnicy Sigillum Authenticum rozgorzała dyskusja odnośnie tego, czy twoja książka, Historia, której nie było, mieści się w tym nurcie, czy nie. I skoro już sama wywołałaś ten wątek na dzień dobry, to ja bym bardzo, ale to bardzo chciała usłyszeć twoją opinię, nie tyle może na temat tej dyskusji, co na temat tego, jak ty rozumiesz herstorię i czy pisząc tą książkę miałaś zamiar ją właśnie w tym nurcie umieścić? Miałam zamiar napisać książkę herstoryczną, ale mój wydawca nie podzielał tego zamiaru. W związku z tym wszyscy ci, którzy kojarzą mnie z herstorią, powiedzmy tak, czy z historią kobiet, mają rację. To znaczy, to jest dla mnie coś ważnego. Dla mnie jako kobiety, jako badaczki, jako historyczki, poznawanie historii kobiet jest ważne. Oczywiście można dyskutować akademicko, czym się różni sformułowanie historia kobiet od her story czy her story, tak? Bo niektórzy nie lubią tej kalki językowej. Ja jestem tak osłuchana w mojej bańce, ona jest tak powszechnie stosowana, że nie rozumiem tych kontrowersji, ale jakby akceptuję, nie mam z tym problemu, nie wchodzę w dyskusję tego typu. Oczywiście jak mówimy o her story, no to bardziej rozumiemy też opisywanie przeszłości z perspektywy feministycznej. Ja nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć, że jestem feministką. Artur, widziałam, co zrobiłeś, mimo że patrzę tutaj do tam, gdzie się nagrywam, a kątem oka tylko patrzę na was, ale widziałam w sensie, odnotowane. ale no taka jestem. Ja jakby nie czepiam się tego, czym się zajmują inni ludzie. Jeśli im to sprawia radość, jeśli ich to kręci, jeśli to jest ich perspektywa badawcza, to do it. Co więcej, nie rozumiem takich zarzutów, no tak, teraz to tylko chcesz badać kobiety, a kto będzie badał coś tam. No, jak chcesz coś badać, to badaj. Bardzo cię proszę. Świat jest piękny, świat nauki jest piękny. Powstają nowe perspektywy badawcze. Nauka jest żywa. Tworzą ją ludzie, interpretują ją ludzie, nadają jej nowe znaczenia ludzie. Dla mnie ważna jest historia kobiet, dlatego, ponieważ bardzo mi jej brakowało, kiedy chodziłam do szkoły. Moim uczennicom bardzo jej brakuje, kiedy uczą się historii. I nie czują się fajnie, kiedy uczymy się tylko o
nie wiem, wybitnych politykach czy wybitnych naukowcach i nie ma tam praktycznie żadnych kobiet, bo to nie znaczy, że ich tam nie było. Albo nie uczymy się, one się uczą, bo ja je tego uczę, tak? Ale polska szkoła nie uczy tego, dlaczego tych kobiet nie ma, na przykład w sferze polityki, czy na przykład w sferze nauki, czyli rzadko kiedy się dowiemy, wiecie, na takiej typowej lekcji historii, kobiety nie mogły studiować. Co zamyka w ogóle dyskusję a propos tego, czy mogły mieć osiągnięcia naukowe, czy nie mogły, nie? Jak się zgłębi historię Marii Skłodowskiej-Curie, o której trochę celowo nie pisałam w mojej książce, bo wydaje mi się, że ona jest akurat już dobrze przebadana, jak ktoś naprawdę jest zainteresowany tematem, to sięgnie, ale jak się przyjrzy jej historii, jej determinacji, jej poświęceniu, temu, jak cała rodzina musiała naprawdę walczyć o to, żeby ona mogła się kształcić, jak przymierała głodem we Francji, jak wcześniej wysłała swoją siostrę i harowała, żeby ta siostra się mogła kształcić, to łatwiej może zrozumieć, dlaczego nie ma wybitnych kobiet naukowczyń. No i dla mnie to jest taka perspektywa, która jest ważna, ja to czuję, ja to lubię. I tyle. I w zasadzie niespecjalnie przepraszam wszystkich, którzy tak bardzo się emocjonują w internecie tym faktem. Naprawdę nie obchodzi mnie ich zdanie w tym temacie, bo jest to dyscyplina uznana od dekad w Europie, od dawna w Polsce. Jeśli jej nie lubicie, to się nim nie zajmujcie, dziękuję. Ale jeśli chodzi o książkę, chodziło mi o zupełnie jakby inny klucz. Obalam mity. Po prostu tamta dyskusja się wywiązała dlatego, że jedna z ilustracji ma właśnie słowo herstoria, które zapala wszystkich i powoduje, że zasięgi rosną. Też w sumie za to dziękuję. Mówię trochę złośliwie, bo to nie jest tak, że po mnie spływa wszystko to, co gdzieś tam przeczytam o sobie w internecie, ale mam mechanizmy, jak działa marketing, znam mechanizmy działania mediów społecznościowych. Mojej książce, sorry, robi to dobrze. Znaczy mnie bardziej jakby w tym wszystkim zaciekawiło fakt, że ta cała dyskusja właśnie wyniknęła wśród osób, które tej książki nawet nie przeczytały i w sumie trochę dziwnie się dyskutuje w takim przypadku, kiedy jest jakaś książka, ale nikt jej nie przeczytał, ale ktoś bazuje na temat jakiejś infografiki albo na jakimś wpisie z internetu, więc to też wydaje mi się pokazuje skalę problemu, jeżeli chodzi o samą dyskusję, bo jednak ja jednak jestem zwolennikiem tego, że dyskutujmy, ale po lekturze, tak? Znaczy, żebyśmy wiedzieli, o czym właśnie dyskutujemy. No co, jakiś old school. Tak, bo później właśnie wychodzi coś takiego, że nagle się okazuje, że są jakieś zarzuty, które są kompletnie nietrafione i to gdzieś tam się też przebija do internetu. Ja czułam... Muszę po prostu te osoby poczekać, bo może mi się uda napisać książkę herstoryczną i wtedy będzie można jej zarzucać to, że ona jest herstoryczna. Na przykład. Myślę, że blok historyczny Sigillum Authenticum będzie jednym z pierwszych, który ten zarzut podniesie. Dobrze, czekam. Wiecie co, można się spierać, ja tak tylko dodam. Można się spierać, można fajnie podyskutować, można podyskutować merytorycznie. Ja uważam, mimo że ogólnie mam trochę czasami problem z syndromem oszustki i tak dalej, ale na chłodno uważam, że napisałam dobrą książkę, najlepszą jaką potrafiłam. Napisałam książkę, która jest osadzona w dyskursie, która popularyzuje wiedzę zbudowaną przez ogrom uznanych historyków i historyczek, w której mogły się zdarzyć potknięcia i zdarzyły się oczywiście. Jestem otwarta na to, żeby się o tym dowiedzieć, gdzie one są. Chętnie je poprawię w dodruku, chętnie je poprawię w e-booku, chętnie je poprawię w audiobooku, który zaraz będę nagrywała i wiedzę wykorzystam bardzo chętnie do pracy nad następnymi rzeczami, po to, żeby robić rzeczy lepsze. Natomiast z 300, tam nie wiem, 60 stron wyciąganie jednego zdania i budowanie wokół tego jakiejś dziwnej narracji, że ta książka ma multum błędów merytorycznych, jest chore zwyczajnie, tak? Także to mi się akurat nie podoba, natomiast uważam, że jakby też recenzenci moi, którzy są pracownikami naukowymi i sprawdzali tę książkę pod kątem merytorycznym, co się rzadko zdarza. W ogóle słuchałam, Artur, twojego ostatnio wystąpienia w Warszawie, jak byłeś, i też o tym wspominałeś, to było dla mnie dosyć ciekawe, że dziś wydawnictwa nie robią żadnych recenzji naukowych. Ja sobie sama zrobiłam taką recenzję. Poprosiłam kilka osób, żeby tę książkę przeczytały. Więc to mnie wkurza, że się dyskutuje o mnie, o zdjęciu, a nie o książce, nie o jej treści. No, ale to chyba taka przypadłość naszych czasów poniekąd. I my tym wywiadem to właśnie naprawimy. Dokładnie. Chociaż oczywiście chcemy dyskutować o tobie, żebyś nie myślała sobie, że nie, bo dla nas to jest niezwykle frapujący wątek, jak wiesz.
to, jak sobie radzą ludzie, którzy się zajmują popularyzacją szczególnie historii i nauk pomocniczych historii w Polsce. Jak, tak jeszcze nawiązując do Herstory, muszę ci powiedzieć, że bardzo tak jakoś emocjonalnie zareagowałam na ten rozdział poświęcony Jadwidze Andegaweńskiej, ale nie wiem, czy to była kwestia czasu, miejsca, tej godziny właśnie, czy też pisałaś go może na takich emocjach. Ale chciałam cię zapytać, tak, jak kobieta kobietę, jak sobie radzi babka od histy w środowisku historyków? Świetnie sobie radzę w tym znaczeniu, że jestem z rodziny historyków. W związku z tym to też w sumie niewiele osób to o mnie wie, że... Znaczy ja wspominam oczywiście, ale mnie ukształtowała rodzina i jej znajomi gdzieś tam moich rodziców, którzy w większości są po prostu z wykształcenia historykami. Więc się śmieję, że pierwszym moim recenzentem zawsze jest mój tata, który jest profesorem na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Myślałam, że bardziej pójdę w tę stronę taką naukową. Skończyłam studia doktoranckie, nie napisałam doktoratu do końca, leży 200 stron nieskończone. I nie wiem, czy kiedyś do tego wrócę, bo okazuje się, że chyba właśnie popularyzacja i taka edukacja bardziej mnie kręci, ale zobaczymy. Na konferencji już od dawna się nie pojawiam, z tego względu, że trochę mi brakuje czasu, bo mnie pasjonuje dużo, dużo rzeczy i się bardzo ekscytuję różnymi rzeczami. I chyba bardziej mnie w tej chwili ekscytuje nowoczesna edukacja generalnie, niż takie typowe badania historyczne, choć trochę ich prowadzę, tak? Więc, a takie imby, że tak powiem, internetowe, to jest w ogóle nie moja bajka. To znaczy, ja jak pracowałam jako redaktorka naczelna Ciekawostek Historycznych i Twojej Historii przez rok czasu, to trochę musiałam tam zaglądać, ale z własnej... Możemy wrócić do tego tematu, bo widzę znowu tutaj różne emocje. Ja nie puszczałam tam żadnych bubli, tak? Dbałam o poziom merytoryczny tego serwisu. Dużo tam się zresztą nauczyłam, ale gdzieś tam idę dalej. No w każdym razie to wtedy z konieczności zaczęłam siedzieć na grupach poświęconych historii, gdzie jest dużo czasami samozwańczych, a czasami niesamozwańczych ekspertów, głównie to są faceci. To jest w ogóle, wiecie co, ciekawa refleksja. Wczoraj występowałam na takim panelu w Sopocie o tym, dlaczego tak mało kobiet w podręcznikach i są takie apele, że kobiety na politechniki, a ja mam wrażenie, że my musimy krzyczeć kobiety na historię, bo też tak jest historia zawłaszczona, że tak powiem. Nie chcę, żeby ktoś się przyczepiał do tego słowa zawłaszczona. Nie mówię tego ani złośliwie, ani jakiś, nie mam tutaj drugiego dna, ale przejęta czy zdominowana jednak przez facetów, kurczę. Może dlatego te badania takie z perspektywy, nie wiem, dzieci czy historii społecznej, czy właśnie historii kobiet, że może one nie są tak szeroko rozpropagowane, bo być może nie potrzebują tej perspektywy, nie wiem. No więc tak sobie radzę, no różnie, to znaczy to, mówię, grupy internetowe to nie jest mój klimat, zaglądam tam rzadko jak muszę, albo jak czegoś szukam. Jak zaczęłam pisać książkę, to pierwsze co dowiedziałam się od znajomych, to że ktoś się przyczepi do ilustracji, do dromaderek, o ilustracjach pewnie pogadamy. I oczywiście tak się stało, mimo że chyba wszyscy rozumiemy, że moja książka ma ilustracje czysto symboliczne, a nie jakby odtwarzające, tak, czy rekonstruujące historię. Oraz, że jakiś tam podobny zarzut. Tak, jakby to wszystko mi się sprawdziło, akceptuję to, biorę z dorobkiem inwentarza. Ale nie czuję potrzeby, żeby tam siedzieć. A właśnie ta grupa odbiorców książek historycznych, również nie tylko naukowych, ale i popularno-naukowych, to jest taka, że za punkt honoru sobie stawiają, głównie panowie, sorry, znajdę tam błąd. Ja tak obwieściłam, że wychodzi moja książka, dostałam mnóstwo komentarzy jakichś tam moich followersów. Niech pani uważa, bo ja tam u takiego, a takiego pisarza na stronie 45 już znalazłem pierwszy błąd. Jak u pani znajdę, to będę ujeżdżać. Ja mówię, no... Pozdrawiam, no proszę szukać, tak? Po co ktoś to był Artur Wójcik? Nie, tak? nie. Moje fake konto może to było. To jakieś Arturowe alter ego, wiesz, musiało się pojawić. Albo mój czytelnik na przykład.
Ale wiesz, żebyśmy mieli jasność, ja uważam, że akurat to, co robi Artur, jest cenne. To znaczy obalanie pseudonauki, pokazywanie tych mechanizmów, czy obnażanie tego, jak bardzo to jest w ogóle nieosadzone w czymkolwiek, jak bardzo to jest po prostu fantazja, to jest jedna rzecz. A to, że ktoś ma, nie wiem, błąd w dacie na przykład, też mi taki jeden, nie powiem jaki, bardzo uznany historyk z mojego miasta, jakiś czas temu tam czytałam jego książkę i o, pani Agnieszko, proszę uważać, bo na stronie 217 jest zła data kończąca coś tam. Ja mówię, wie pan co, panie profesorze, w życiu bym na to nie zwróciła uwagi, bo ja nie czytam książek po to, żeby szukać błędów, tak? Więc co innego, obnażanie takich oczywistych, jakichś faktycznie błędów merytorycznych, czy właśnie pseudonaukowych rzeczy, a co innego, wyszukiwanie, że śmigło w tym helikopterze miało nie taką długość, nie? No tak, no tak. Słuchaj, czy ty chcesz, Artur, teraz pociągnąć wątek ciekawostek historycznych, czy pozwolisz mi jeszcze sobą dwa słowa zamienić? Pozwalam, jak najbardziej. Super. Wiesz co, niezwykle mnie zaciekawiło to, że piszesz o sobie jako o aktywistce edukacyjnej, a popularyzatorką nazywasz siebie we wstępie do książki. Czy ty możesz mi powiedzieć, jak ty to czujesz, jak czujesz różnicę pomiędzy jednym a drugim terminem i kim się czujesz bardziej, albo z jakimi obszarami działalności wiązałabyś czy popularyzację, czy tą aktywistykę edukacyjną? To jest bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom. Bo ja kiedy w ogóle weszłam do sieci, to myślałam, że będę popularyzatorką. Trochę chciałam pokazywać życie nauczycielki, trochę chciałam pokazywać, jak fajnie uczyć historii, pisałam raz na jakiś czas jakieś artykuły takie popularne, naukowe i myślałam, że bardziej to. No ale potem zaczęto tak strasznie często i tak bardzo źle reformować polską szkołę, że ja poszłam już to totalnie, to znaczy od 2019 roku, od strajku nauczycielskiego ja się identyfikuję przede wszystkim jako aktywistkę edukacyjną i nawet w tej chwili, bo to gdzieś tam mi się rozwija, więc nawet powiedziałabym lobbystkę dzisiaj, tak trochę się postrzegam, czy tak mi dosyć często, czy coraz częściej tak mnie postrzegają inni, to znaczy tak mnie denerwuje system edukacji w Polsce i to, co się dzieje. Zawsze było źle, to też może dopowiem, bo to nie jest tak, że mnie czasami próbują ustawić tylko jako opozycjonistkę w stosunku do ugrupowania czy koalicji rządzącej w tej chwili. Kurczę, edukacja nie ma szczęścia, tak? Od 89 roku nie jest priorytetem żadnej władzy i tej też nie jest, tylko że ta robi bardzo dużo złego i bardzo dużo krzywdy polskiej szkole, a ja nie umiem się zamknąć po prostu, jak to widzę, więc chyba bardziej tak życiowo i jako ja, jako moja tożsamość, myślę, że jednak ten aktywizm jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, bo ja bym chciała dobrej szkoły po prostu w Polsce, a do tego jestem mamą młodego bardzo dziecka, więc jak urodziłam dziecko, to sobie pomyślałam, mam 5 lat maksymalnie, zanim mój syn pójdzie do systemu edukacyjnego. No to napierniczam, tak? Nie pójdzie do takiego systemu, jaki jest teraz i to w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby wszedł w ten system, bo ten system jest do pani i cierpi tak samo szkolnictwo wyższe w tej chwili, to znaczy to połączenie ministerstw edukacji i nauki w jedno uważam, że jest fatalnym błędem, a jeszcze jak jest zarządzane przez pana ministra Czarnka, to już w ogóle najgorzej. I to jest często do mnie zarzut, że ja się w to angażuję, ale na przykład jako historyczka ja podziwiam osoby, które x lat temu w różnych okolicznościach walczyły o swoje przekonania, nie wiem, strajkowały o rzeczy dla nich ważne i tak dalej. Dlaczego nie miałabym ja tego robić, tak? Także ja też o rzeczy dla mnie ważne walczę. A teraz coraz częściej w ogóle mówię o sobie w pierwszej kolejności, że jestem obywatelką. A dopiero potem tak, jakąś tam aktywistką, nauczycielką i tak dalej. Mi się to wszystko spina w miarę. Natomiast no, książka jest, w książce też są te rzeczy dla mnie ważne oczywiście, tak? Bo to, że tam jest historia kobiet, czy tam pokazywanie tego, jak jakieś stereotypy czy mity na przykład o grupach narodowych wpływają na, dzisiaj byśmy powiedzieli hejt, a kiedyś po prostu na, no też na hejt, tylko w takim wydaniu różnym, tak? No, te mechanizmy się nie zmieniają, więc ja celowo dobrałam też tam tematy takie, które chciałam poruszyć, bo dla mnie są ważne. One jakby nie muszą być ważne dla każdego. Ja trochę tego nie rozumiem, bo jestem bardzo osadzona w tym nurcie takim prawno-człowieczym, więc dla mnie prawa człowieka, w ogóle równość i tak dalej, to są takie wysokie wartości.
No więc napisałam książkę, która jest w zgodzie z moimi wartościami, ale jednak popularyzuje historię. I to też mnie kręci. Chciałabym to robić i mam mnóstwo pomysłów na inne książki, ale najpierw ma być dobra szkoła w Polsce. No i to wiesz, ja jako obywatelka i podatniczka, matka dorastających córek, głęboko chylę przed tobą czoła, bo cieszę się, że są tacy nauczyciele, którzy chcą lepszej szkoły, tak samo jak i my rodzice chcielibyśmy, żeby ta szkoła była lepsza. Fajnie, że poruszyłaś też wątek szkolnictwa wyższego, no bo my chyba najczęściej tak tutaj... Słuchaj, nie konfrontujemy powiedz, nie się powiedz za tym. Dużo, bo nas zwolnią. Konfrontujemy się z tym, że właśnie fajnie byłoby, żeby ten uniwersytet, nie tylko nasz, ale w ogóle każdy uniwersytet w Polsce był uniwersytetem dyskursu i też właśnie równości i dialogu i ogromnego szacunku dla wiedzy tych pokoleń, które no, są od nas młodsze, bo ja też czasem prowadząc zajęcia czuję się naprawdę bardzo mocno usatysfakcjonowana, kiedy studenci dzielą się ze mną swoją wiedzą. I oczywiście dzisiaj też nie omieszkam cię nie wykorzystać w tym względzie. I może nawet od razu, tak, skoro już ten wątek nam się pojawił, ponieważ my nieustannie szukamy z Arturem nowych form popularyzowania i robienia lepszej popularyzacji i bardzo właśnie byśmy chcieli, żeby ta popularyzacja trafiała jak do najszerszego grona odbiorców. Wiesz, prowadzimy sobie tam jakieś... eksperymenty, może tak. Nie jakieś intelektualne, tak? Ale wiesz, takie mniej czy bardziej mądre rozmowy na temat tego, jakby wyglądała edukacja w metaversum na przykład, nie? Czy jesteśmy w stanie wykorzystać, nie wiem, jakiegoś Robloxa na przykład, albo Minecrafta do tego, żeby prowadzić jakieś programy, projekty edukacyjne. No ale oczywiście jest to nas śpiew w przyszłości, bo najpierw to chyba musimy usiąść z moimi córkami, wejść w świat Fortnite'a, żeby w ogóle od czegoś zacząć. Ale wiesz co, Minecraft jest w edukacji. Tak, tak. Jest to... całkiem dobrze wykorzystywany. Ja nie korzystam, bo ja jestem cały czas na urlopie, ale już zacieram ręce, jak wrócę, to myślę, że to będzie pierwsza rzecz, którą będę testować. Właśnie, wiesz co, ja myślę sobie, że w ogóle fajnie będzie może, kończyć się czas, nam się tutaj pojawiło coś. Marcinie, czy mógłbyś zobaczyć, co on chce? Limit czasu? No to uaktualnij, zaktualizuj. Oj, pięknie. I lecimy dalej w takim razie. Tak, wracamy po krótkiej przerwie. Wracamy po krótkiej przerwie. Technicznie. Ale myślę, że nie będziemy tego wycinać, bo jak wiesz, my mamy zasadę, że... Autentyczność przede wszystkim. Tak, autentyczność przede wszystkim. Tak jak wyjdzie, tak będzie. I co, stanęliśmy na Minecrafcie, tak? Właśnie, dokładnie. No właśnie tak sobie myślę, że może w przyszłym sezonie przeprowadzimy jakieś takie głębsze poszukiwania tego, jak sobie naukowcy w różnych innych dziedzinach radzą z tego typu środowiskami albo platformami, no bo chyba też i tak można o nich powiedzieć, bo z tego co słyszałam, to i geolodzy wykorzystują Minecrafta na przykład na uczelniach, żeby tam tworzyć jakieś środowiska. No są to naprawdę bardzo, bardzo frapujące i ciekawe zagadnienia i może uda nam się jakoś spróbować zaadoptować albo przynajmniej pokazać takie ścieżki, drogi, żeby ich historycy mogli z nich korzystać. Ale z ogromną nieufnością i chyba trochę z takim jeżem podchodziliśmy do TikToka, w ogóle nie mając na niego pomysłu, a wczoraj moja córka pokazała mi twoje produkcje na TikToku i ja jestem absolutnie zachwycona tym, co ty sobie tam wyczyniasz. I moja 15-letnia córka powiedziała, mamo, okej, jest okej, jest okej. Jak jest okej, to jest okej. I no dobra, i teraz powiedz mi, tak, no bo czy twoim następnym krokiem będą rolki na Insta i rolki na fejsie, bo takie mam takie troszeczkę wrażenie, że no widzisz, na przykład moje 15-letnie córki już uciekają z TikToka, a już częściej oglądają właśnie rolki na Insta i to już taki będzie szybki przeskok, tak, między jednym a drugim. To znaczy teraz wszyscy kopiują TikToka, bo TikTok się okazał fenomenalny. W ogóle ja zachęcam do tego, żeby jeśli ktoś pracuje w ogóle z dziećmi, młodzieżą, studentami, studentkami tak samo,
to jednak tego TikToka nawet do celów takich poglądowych. Śledzenia to, trendów. Tak, nie po to, żeby tworzyć, ale żeby tam być, ponieważ no ja analizuję sobie, kto mnie gdzie śledzi, że tak powiem, i na Facebooku ta średnia wieku to już nawet nie są studenci, to już nawet nie jest wiek studencki, to jest nasze pokolenie, czyli boomerzy, którym się wydaje jeszcze, że są fajni na Facebooku i super, ja lubię Facebooka, ja się dobrze na nim czuję, ale ja na Facebooku mówię już w tej chwili głównie do dorosłych, mówię do nauczycieli, nauczycielek przede wszystkim, czasem mówię do ich, do rodziców moich uczniów, uczennic, mówię o pokoleniu, że tak powiem, ale już nie mówię do młodych ludzi, a nie było tak, kiedy zakładałam swoją stronę, bo jak zakładałam swoją stronę, no to głównie mnie śledziła młodzież, więc to się bardzo, bardzo zmieniło. Na Instagramie mam, średnia wieku jest niższa, natomiast cała młodzież, dzieciaki siedzi na TikToku w tej chwili. Rolki są właśnie skopiowane z TikToka, bo jednak Instagram i Facebook mają tą przewagę, że to są media dla mnie takie typowo społecznościowe, które, w których buduje się społeczność, relacje, tak, możesz podyskutować. TikTok tego nie ma, to znaczy tam wyświetlają się, wiadomo, że algorytm jest super skuteczny, więc jak się boicie, drodzy słuchacze, drodzy słuchaczki, to przetrwajcie kilka dni, polubcie te treści, które Wam się podobają, przelećcie, odrzućcie te, które Wam się nie podobają, bo tam jest mnóstwo głupot, ale algorytm błyskawicznie Wam się dopasuje do tego, co Wam się podoba. Mi się wyświetlają w tej chwili czadowe bibliotekarki głównie, które zachęcają do czytania, osoby, które gadają o książkach i popularyzują naukę. I jest tam kilka takich osób, które w tej chwili ja sobie śledzę i które robią fenomenalną robotę. Ale oprócz tego jest dużo młodzieży, która mówi o swoich problemach i na przykład dla mnie jako nauczycielki to było, wiecie co, takie uderzające. Wiem, że trochę nie odpowiadam na pytanie, ale... Bardzo dobrze. Mów. To wszystko, co mówisz, jest niezwykle interesujące. Jakbyś pojechała wójcikiem, to bym cię zastopowała. Dobra. Chodzi o to, że dzieciaki na TikToku mówią o swoich problemach i to na przykład dla mnie jako osoby, której naprawdę leży na sercu dobro dzieciaków, przede wszystkim ich dobrostan i też wiem, jak wygląda kwestia kondycji psychicznej. Ja na przykład oglądam takiego TikToka dziewczyny, która nagrywa TikToki patrząc w swój telefon i tylko nagrywa to, co się dzieje w jej domu dookoła, a w tym domu jest przemoc, jest alkohol i tak dalej, nie? Trochę się wzruszam, aż przepraszam, to jest straszne, tak? Ale te dzieciaki jakby w ten sposób wołają trochę o pomoc i trochę pokazują tego świata. Jest tam bardzo dużo ludzi młodych, którzy opowiadają o swojej orientacji seksualnej, nie mają innej przestrzeni, żeby o tym powiedzieć, którzy mówią o takich problemach, mogę takie hardkory, takie trudniejsze rzeczy, na przykład... Trafiłam na filmik dziewczyny 12-letniej, która pokazywała, co zrobić, jak dziecko, młoda dziewczyna w jej wieku zrobi siku do łóżka, ponieważ dzieciaki szukają pomocy, bo jak w takim wieku, tak, to się zdarza, to zdarza się nie raz i nie dwa, że rodzice też stosują kary, na przykład cielesne, one się bardzo boją. I tam jest krok po kroku, co masz zrobić, żeby się nikt nie zczaił, że to ci się przytrafiło. Wiadomo, dlaczego im się to przytrafia, ze stresu, nie? No i tam są takie treści, to nie tylko jakby, wiecie, tańczące trendy, nie tylko głupoty, ale można wejść do świata, który mnie, kurde, chwyta dosłownie za gardło w tym momencie, nie? Także trudne. Ale popularyzacja, może zrobię taką klamrę jakąś pozytywną, popularyzacja też się sprawdza, pisze do mnie dużo dzieciaków, że lubią faktycznie te moje TikToki. A jak ostatnio mi napisała dziewczyna, dzięki pani na lekcji historii, nie zrobiłam prezentacji o Piłsudskim, tylko o jego drugiej żonie Szczerbińskiej, no to duma max. Cudownie. Ja tylko chciałam cię dopytać, te przypadki takie trudne, o których dzisiaj opowiadasz ze łzami w oczach, to są przypadki polskich nastolatek, polskich dzieciaków? Tak. Tak, ja oglądam tylko polskiego TikToka, bo tylko mnie to interesuje, tak? Interesują mnie realia, w jakich żyje potencjalnie mój uczeń, moja uczennica. No dobra, to powiem ci, że jak do tej pory nie było mnie jeszcze na TikToku, to dzisiaj na pewno TikToka zainstaluję i też zacznę śledzić, no tak, nie tylko poznawczo, ale też po prostu dlatego, żeby być w kontakcie z tym światem, który pewnie nam umyka w ferworze tych wszystkich kolorowych, co wydaje nam się
na pierwszy rzut oka zupełnie niepoważnych wykwitów. No to super. Oj, no widzisz, jak dobrze się z tobą spotkać. Bo ja myślałem, się że bardzo. TikTok w ogóle dziękuję, że mogę o takich rzeczach też mówić, bo one, właśnie to jest, tak? No to jestem ja, tak? To są dla mnie ważne rzeczy. Na pewno ważniejsze niż jakaś imba, że tak powiem, o to, czy użyłam feminatywu w książce, czy nie. Jej. No, no tak, chciałeś coś powiedzieć. Nie, już nic nie chciałem. Mów. Ja się ogarnę, żeby no nie ryczeć. Dobrze, no, to ja w takim razie, żeby zmienić trochę może temat. Znaczy, ja nie chciałbym, żeby moja wypowiedź zabrzmiała jak jakaś recenzja twojej książki, czy twojej działalności, czy to też nie jest jakaś konfrontacja, ale ja właśnie tak patrząc po okładce, widzę, że tu książce patronują ciekawostki historyczne i właśnie wiadomo, że portal Ciekawostki Historyczne jest niezwykle kontrowersyjnym portalem, tak ujmując bardzo oględnie, z uwagi może na tą formę popularyzacji, chociaż trudno mi to jakby przechodzić przez gardło w stosunku do tego portalu, ale właśnie chciałbym zapytać, jak to się stało, że postanowiłaś w ogóle zacząć współpracę z tym portalem właśnie w charakterze redaktorki naczelnej, tak dobrze powiedziałem? Redaktorki, dobrze. Artur dopiero się ćwiczy w feminatywach. Tak. Ale jak powiesz kilka razy, to potem przychodzi tak naturalnie, powiem wam, że na przykład dla mnie, ja wiem, że to jest jakiś taki trudny temat dla niektórych ludzi, zupełnie tego nie rozumiem, naprawdę są ważniejsze problemy, ale dla mnie, jak kobieta mówi, że jest na przykład dyrektorem, to dla mnie to jest takie, że mnie gryzie w uszy, nie? No, ale to tak na marginesie zupełnie. Aczkolwiek ja też akceptuję i dla mnie najważniejsze jest to, żeby każdy mówił o kimś, tak jak ta osoba chciałaby, żeby o niej mówiono. Z szacunku dla tej osoby zwyczajnie, tak? Natomiast jeżeli ktoś bez złych intencji jakby nie używa w stosunku do mnie, to już w ogóle mi to nie przeszkadza, ani nie robi to na mnie żadnego wrażenia. Mieliśmy drobne problemy techniczne, akurat przy pytaniu o ciekawostki historyczne, więc chyba jakaś tutaj moc jest, żebyś tak nie odpowiadała na to pytanie, myślę. Nie no. Ja nie mam problemu z tym, żeby opowiadać o ciekawostkach historycznych. Uważam, że takie portale są potrzebne, ale że należy tam bardzo dbać o to, żeby no właśnie, żeby nie promować przede wszystkim pseudonaukowych jakichś bzdur. Zresztą pamiętam, że tak się poznaliśmy wirtualnie, ponieważ pojawił się artykuł na ciekawostkach historycznych, artykuł sponsorowany dotyczący Turbosłowian i twojego ulubionego autora i napisałeś post u siebie, ja wcześniej nie miałam pojęcia o twoim istnieniu, a tak przynajmniej się dowiedziałam i napisałeś, że jak to możliwe, że ja jako nauczycielka i tak dalej coś takiego wpuszczam, a ja byłam wtedy już na urlopie macierzyńskim albo na L4, już no jakby nie zarządzałam oczywiście portalem, zresztą opowiadałam wielu osobom, że bardzo fajnie się wtedy zachowałeś, bo bardzo szybko zedytowałeś to wszystko, więc nie dopuściłeś do tego, że ten hejt na mnie poleciał. Napisało do mnie kilka osób, dostawałam prywatne wiadomości, bo tutaj masz dobrą, jakby społeczność wokół Sigillum moim zdaniem jest zaangażowana i to jest super, podążając za tobą. No więc do mnie tam pisali takie różne wiadomości, ale bardzo szybko się z tego wycofali, przeprosili i tak dalej. I też to było fajnie jakby zagrane na tym fanpage'u. Ja wtedy zaczęłam cię gdzieś tam bardziej śledzić. No ja oczywiście jako historyczka, no u mnie w tym czasie, kiedy ja prowadziłam portal, nie było takich rzeczy kosztem czasami klikalności, bo to jest... To jest taki dylemat, który musi sobie we własnym gdzieś tam sumieniu pewnie roztrząsnąć każdy, kto chce iść w popularyzację. Czy kliki, czy wartość, tak? No ja nie mam jakby wątpliwości, co jest ważniejsze i dlatego mi było bardzo trudno. Z jednej strony też te artykuły, które puszczałam, wiadomo, że miały wydźwięk mocno sensacyjny, że się szukało czegoś takiego, co ktoś kliknie, ale nie za wszelką cenę. Akurat w przypadku tego artykułu to był moim zdaniem taki błąd jakby wynikający z niedostatecznej wiedzy już osoby, która tym się zajmowała, ale to jakby o tym nie chciałabym gadać, bo to jak nie ja, to nie moja sprawa, nie? Więc ja tak zaczęłam opowiadać, że podjęłam decyzję, że spróbuję z tymi ciekawostkami w 2019 roku po upadku strajku, bo we mnie się bardzo zagotowało. Ja pracowałam, tak jak mówiłam, strasznie dużo.
tylko szkoła, w ogóle jestem taka misyjna też, nie lubię tego sformułowania, bo jednocześnie zawsze walczę o wysokie płace nauczycielskie i słowo misja od razu wytrąca argument, no jak masz misję, no to za michę ryżu, nie? Ale ja jestem misyjna, jestem z nauczycielskiej rodziny, czuję to, jestem poznanianką, praca organiczna nie jest mi obca i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest zawód dla mnie, ale ja się wykończyłam, po strajku byłam w kawałeczkach i stwierdziłam, że po prostu nie mogę, bo ja już się doprowadziłam w szkole do takiego momentu, w którym wracałam z pracy i dzień w dzień ryczałam i to było już takie, wiecie, ponad siły, nie? Więc stwierdziłam, dobra, coś nowego. Wcześniej pracowałam na uczelni, na Uniwersytecie Medycznym przez rok. Też uznałam, że to nie do końca była moja bajka. Ja tam wykładałam historię medycyny, farmacji. To mi się zresztą przydało bardzo w pracy w ciekawostkach właśnie, bo takie klimaty ludzi kręcą i wcale nie trzeba wtedy wymyślać naprawdę jakichś turbo dziwnych rzeczy. Historia medycyny potrafi być pasjonująca, a tym bardziej jakichś błędów medycznych czy eksperymentów i tak dalej, więc tu już można fajnie wykręcić. No ale klimat też nie do końca był dla mnie dobry i pomyślałam sobie, że może czas na coś zupełnie innego. I wtedy się odezwała do mnie Iza Sadowska z portalu Lubimy Czytać, który ja bardzo lubię, cenię, jestem użytkowniczką od lat i okazało się, że właśnie Lubimy Czytać kupiło ciekawostki. No i postanowiłam spróbować, czemu nie, tak? To była fajna przygoda, mnóstwo się nauczyłam, mnóstwo tej wiedzy wykorzystuję dzisiaj. Mnóstwo tej wiedzy wykorzystałam do pracy nad książką, wiem jak działać w internecie skuteczniej, wiem, umiałabym zrobić lepsze reklamy i tak dalej, i tak dalej. Nie całą wiedzę wykorzystuję, to znaczy nie wszystko to, co ja jakby wiem o social mediach, o reklamie, marketingu i tak dalej, nie wszystko to wykorzystuję, bo nie mam czasu, nie zawsze mam chęć i tak dalej, ale dużo mi to dało. Ale na dłuższą metę to też nie było dla mnie, bo ja jednak jestem taka, że z jednej strony muszę mieć bardzo poczucie misji, typowy portal komercyjny nie daje takiego poczucia, że robisz... Z jednej strony oczywiście ludzie się bardziej interesują historią, więc możesz tak to tłumaczyć, ale ja potrzebuję bezpośredniego uczucia, że tak, komuś coś robię, że tak powiem, pozytywnego, jakoś na niego wpływa, muszę mieć interakcję, więc do siedzenia, odbierania maili i tak dalej, to też jakby nie moja bajka. No i się skończyła nasza przygoda z ciekawostkami, ja mam dobre kontakty z zespołem, ale już nie mam czasu nawet pisać tam. Zresztą też uznałam, że w tej sytuacji chyba lepiej pisać na własne konto. No i spróbowałam, odważyłam się i napisałam książkę. Mhm. Której bardzo serdecznie Ci gratulujemy zresztą. Tak, ja też gratuluję, żeby to też wybrzmiało, żeby... Tak. Tam, prawda. Artur też. Tak. Aga, mówiłaś o tej takiej wiecznej zajętości. Ja przygotowując się do rozmowy z tobą obejrzałam sobie trochę twoich filmików, w których opowiadasz o zawiłościach godzinowo-rozliczeniowych w momencie, kiedy skupiałaś się głównie na swojej pracy nauczycielskiej. A chciałabym Cię podpytać, bo nie ukrywam, że ostatnio prowadzimy sobie takie różne eksperymenty odnośnie tego, na przykład ile naukowiec musiałby poświęcać dziennie czasu, gdyby chciał naprawdę solidnie budować swoją markę osobistą czy markę profesjonalną w social mediach, czego bardzo byśmy chcieli, prawda? No bo fajnie by było, gdyby naukowcy nas informowali o swoich dokonaniach. Natomiast wydaje nam się to coraz mniej realne i tak sobie tu prowadzimy różne rozkminy w tym duchu. I chciałabym bardzo, bardzo skorzystać z okazji i zapytać Ciebie o to, jak Ty sobie organizujesz czas, żeby ogarnąć, no powiedzmy, tych 4 albo 5 podstawowych mediów, to znaczy mam na myśli Facebooka, na którym masz bardzo dużą publiczność, powiedziałaś, bo ja tu mam nawet dane, nie? Ile tam mamy? 21 tysięcy obserwujących na Facebooku i tak jak mówisz, to są głównie ludzie 30+ i starsi, tak? Mamy Insta, prawie 10,5 tysiąca, tak? I tam są głównie nastolatki. Tam są studenci wzwyż. Studenci wzwyż, no widzisz, proszę, dobrze. To super, dobrze, że o tym mówisz. Tak, czyli tak. Instagram, studenci wzwyż. Twitter, 1,13 tak, tysiąca. I tam patrzyłaś na to, jaki masz tam przekrój? Ja tam nawet, jakby Twitter nie jest dla mnie głównym medium, Twitter jest dla mnie takim medium typowo do polityki. Nie, przepraszam, to na YouTubie. Ale właśnie, jak to jest, jakbyś mogła wyjaśnić ten fenomen właśnie YouTube'a, że tam masz ponad
1000 subskrybentów, a nie masz żadnego filmu. Powiedz, jak to się robi? Bo ja tam miałam filmy, tylko ja je ukryłam w tej chwili, bo ja mam bardzo dużo pomysłów na to, co chciałabym robić. Ja na przykład na YouTubie wystartowałam lata temu, zanim jakby to było aż tak bardzo popularne jak teraz, i bardzo chętnie do tego też chcę wrócić i Wam zazdroszczę, że to robicie. Ja zaczęłam nagrywać podcast o historii tatuażu i nagrałam kilka odcinków. On był na YouTubie, bo wtedy jeszcze nie było jakichś tam specjalnych tych platform, też tego nie ogarniałam, więc po prostu nagrywałam audio i wrzucałam sobie na YouTuba. Potem nagrałam kilka filmików a propos tego, jak powinna wyglądać moim zdaniem szkoła polska. Miałam tam też jakieś pewnie rozmowy i tak dalej, ale po tym jak dostałam jedną z nagród, która nie każdemu jakby pasuje, że ja tą nagrodę mam, czy może charakter tej nagrody, to zaczęto postrzegać, czy na Twitterze właśnie gdzieś tam mnie zaatakowali jacyś tam ludzie, którzy stwierdzili, że taka nagroda, a mam tam 12 filmów na YouTubie. A jakby ja nie dostałam tej nagrody za to, co robię na YouTubie, tylko za moją działalność aktywistyczną i stwierdziłam, że ukrywam te treści, bo one nie są mi potrzebne w tej chwili, są przestarzałe, a chciałabym ruszyć z tym porządnie. I mam pomysł, jak to zrobić, tylko nie mam czasu zwyczajnie, więc wiem już, co chcę zrobić. Ten content, który tam jest, to już nie jestem ja, więc po prostu to wszystko ukryłam, żeby też nie lać wody na młyn komuś tam. Dobra, ale to się tajemnica wyjaśniła, bo tu wiesz, były ciężkie rozkminy na temat tego, jakim algorytmem to poszło. Tak, jaki tutaj spisek został zawiązany. Co tutaj się wydarzyło, słuchaj. Dobrze. Ale generalnie wiesz, nie dodawali mnie ludzie do tych filmów, tylko ja mam takie piki, tak? Czyli pojawię się w telewizji śniadaniowej i opowiem coś ciekawego, na wszystkich kanałach przybywa mi osób, również na YouTubie i przybywają mi nadal, bo widzę przecież, że ktoś nadal jakby subskrybuje, mimo że tam nic nie ma, nie? Także to są taki, też takie czasami wiesz, odruchy. Bo to jest taki sub z nadzieją, nie? A może ona coś jednak opublikuje w końcu, nie? To będę wiedział pierwszy. Opublikuję, przysięgam. Uczę się, wiecie co, uczę się teraz takiej multiplikacji treści. Bo nie da się, tak jak powiedziałaś, tworzyć, a każda ta grupa, bo na TikToku z kolei młodzież, każda ta grupa ma inne wymagania. Twitter jest dla polityków, dziennikarzy, to są takie klimaty. Więc ja tam raz na jakiś czas wsadzam kij w mrowisko i zapominam, że mam Twittera. Na szczęście, bo Twitter to jest bagno, nie polecam. Ciężko się żyje na Twitterze, ale bardzo na bieżąco można być na Twitterze. A ja się interesuję polityką, tego nie kryję. Uważam, że to jest ważne, żeby wiedzieć, jakie decyzje zapadają w kraju, wiecie, co tam słychać, a na Twitterze z pierwszej ręki zawsze info, więc jakby po to mam tego Twittera, ale nie lubię Twittera. Przy czym jeszcze, wiesz co, to tam taką małą wrzutkę zrobię, to odnośnie tego, skoro rozmawiamy o tym, jak naukowcy, prawda, naukowcy na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie, tak, no jednak siedzą na Twitterze i promują swoje dokonania na Twitterze, a wręcz słychać opowieści o tym, że w momencie, kiedy odbywają się konferencje, to na bieżąco na Twitterze publikowane są, publikowana jest jakaś dyskusja, toczy się na Twitterze, no i co uważam za fantastyczną sprawę, no bo wtedy w tym możemy uczestniczyć my wszyscy, prawda? Tak, to jest super. Ja w ogóle zachęcam, żeby jednak tam być, bo też im więcej ludzi, którzy myślą w ten sposób i jednak tam przyjdzie, to jest szansa, że ten klimat też się zmieni, będzie jakiś tam bardziej przyjazny. Ale to jest właśnie świetne i to info z pierwszej ręki. Ja za to też bardzo lubię konferencję TED, bo czasami naprawdę naukowcy pracują latami nad czymś i zanim zostanie opublikowany wynik tego badania i tak dalej, to mijają lata, a jednak na takich, za pośrednictwem tego typu mediów można to dostać szybko, tu i teraz i to jest akurat cenne i fajne, także ale odpowiadając w końcu na twoje pytanie, żeby dobrze zaistnieć w social mediach, uważam, że trzeba mieć tam etat, zwyczajnie, tak, a tym bardziej, i to nawet ja bym powiedziała, żeby dobrze rozwinąć porządnie jeden kanał, a nie kilka, bo ja tego nie robię dobrze. Jestem dosyć skuteczna, ale mi dużo czynników różnych, takich niezależnych ode mnie, bardzo pomaga. Natomiast ja jestem niesystematyczna. Ja mam takie tygodnie, zwłaszcza jako młoda mama, że przez tydzień mogę nic nie zrobić, nic nie wrzucić, więc się posiłkuję narzędziami takimi przydatnymi, typu planowanie postów, więc nawet jak ja przez tydzień jestem nieobecna albo miałam COVID na przykład i leżałam totalnie dętka,
a jednocześnie byłam w takiej fazie, gdzie zaczynała się promocja książki i wiedziałam, że muszę być, tak? Bo ja moją książkę sprzedaję za pomocą social mediów, jak większość z Was, również ludzi, którzy nas słuchają, jeśli coś tworzycie, to niestety sprzedaż, niestety w sumie to nie jest nic negatywnego. Warto się pogodzić z tym, że sprzedaż jest kompetencją przyszłości i sprzedajemy też siebie, tak? Nie sprzedaż rozumiana jako nabijanie czegoś tam w sklepie, tylko sprzedajesz swoje idee, pomysły, swoją kreatywność, swoją twórczość. Nie zawsze za pieniądze, to jakby wielowymiarowo na to należy spojrzeć, ale od tego niestety dziś mamy media społecznościowe. Wiedziałam, że tam muszę być, więc ja planuję posty. Siadam sobie w niedzielę, mam ileś tam rzeczy zaplanowanych, wypuszczam na przykład jakieś tam infografiki, czy takie rzeczy, które wiem, że chcę, żeby się pojawiły i odpalają się one z automatu, co powoduje, że wiele ludzi się na mnie wkurza, bo coś do mnie piszą na przykład, albo coś do mnie chcą, a ja nie jakby, no nie mam niezwyczajnie, no ale moje media działają. I do tego też polecam, zachęcam, bo można to ogarnąć w kilka godzin, żeby to w miarę hulało. To tutaj mam dwie takie rzeczy przyszły mi do głowy. Po pierwsze, Artur na Sigillum rozwiązał to w ten sposób, że jak ktoś pisze na Sigillum, no to wrzuca mu się taka uprzejma informacja, że przykro nam, ale jesteśmy bardzo zajęci i możemy odpowiedzieć kiedyś indziej, co jest super, bo wtedy jakby wszyscy się czują zaopiekowani i wiadomo, że nie odpowiadamy, dlatego że się nie chce nam albo akurat, no nie wiem, tylko właśnie, za chwilę. Natomiast wiesz, co sobie pomyślałam, że tak jak nagrałaś film na temat bycia nauczycielką, to ja bym bardzo chętnie obejrzała w twoim wykonie taki film, taki tydzień z życia popularyzatorki, bo to naprawdę byłoby, wiesz, to super podsumowanie, bo wiesz, wydaje mi się, że ludzie troszkę nie wierzą w to, że zrobienie jednego dobrego posta, takiego naprawdę, wiesz, wartościowego, zwięzłego, który w dodatku jeszcze umieścisz w wielu mediach, czyli na przykład, wiesz, ja sobie tam testowałam, że zaczynam od LinkedIna, no bo dla mnie to jest jakby to miejsce, gdzie ja jako profesjonalistka chcę istnieć, tak? Potem mam połączone konto na Instagramie i na Facebooku, więc wrzucam na Instagramie i to samo mi się wrzuca na Facebooku, ale muszę poprawić wszystkie linkowania, nie? Na przykład do stron, tak? Potem jeszcze do relacji, a potem jeszcze na TikToku, na Twitterze, w skondensowanej formie i nagle ty nie wiesz kiedy, a ty jesteś półtorej godziny później, a prawie nic nie zrobiłaś w odczuciu ludzi, którzy potem próbują jakby oceniać swoją pracę, czy twoje zaangażowanie w media społecznościowe. Przy czym zwróćmy uwagę, że my jednak jakby już w to potrafimy, tak? A co z tymi ludźmi, którzy dopiero muszą się uczyć tych mechanizmów? Ja ostatnio napisałam w jakimś poście, że to jest praca na 1/4 etatu dla naukowca, tak realnie. Dodatkowy etat, po prostu 1/4 co najmniej, prawda? Żeby mógł sobie w tym wszystkim swobodnie się poruszać. Ale żeby być taką Janiną Daily, no to etat i pomoc, tak? Tak, zdecydowanie. Jako, że jesteśmy na luzie, to ja sobie zapalę światło, bo zaczyna mi zachodzić słońce i no, nagranie. No właśnie tak pociemniałaś nam i zaczęliśmy się zastanawiać. Co to się dzieje? Ja tak się wycofuję. Tak, spokojnie. Pociemniało, po prostu pociemniało. I nastała jasność. Dobra. Okay. Aga, a powiedz mi, czy ty, no bo wiesz, no my wszyscy jesteśmy w dużej mierze samoukami, prawda? Ale czy masz takie osoby, ludzi, wzorce, co do których jakby chętnie sięgasz i próbujesz implementować jakieś pomysły, jakiś, wiesz, ktoś, kto jest dla ciebie rodzeniem guru, mistrzyni? Mhm. Jednej osoby takiej nie ma, ale trochę sobie myślałam nad tym, na kim, czy może inaczej, kogo oglądam i z kogo czerpię, kim się inspiruję, bo jest sporo takich osób. I w pierwszej chwili przyszedł mi do głowy Radek Kotarski, jeśli chodzi o popularyzację historii. Ja wiem, że on już nie popularyzuje historii. Wiem, że można różnie oceniać jakby kierunek, w jakim poszedł. To jest zresztą też taka wieczna rozkmina, dokąd zmierzasz jako osoba, która popularyzuje w social mediach, tak? I jak czasami gdzieś tam, no jakby docierasz pewnie do takich obszarów, o których się nie śniło tobie, że tam będziesz. Więc niekoniecznie
jakby nie odnoszę się do tego, co robi Radek Kotarski teraz. Ja generalnie ludziom sukcesu nie zazdroszczę. Inspiruje mnie to i zawsze trzymam kciuki, żeby jak największej ilości ludzi się udało, więc dla mnie to jest okej. Natomiast faktycznie nie popularyzuję już historii, nad czym ubolewam, ale uważam, że jego filmy sprzed lat były świetne, były dobrze zrobione, były świetne merytorycznie, były ciekawe, Wartkiel ma duży talent, jeśli chodzi o sposób mówienia, więc lubiłam i nadal lubię do niego zaglądać, ale do tych starszych rzeczy. Cenię dzisiaj bardzo Kasię Gandor, wiem, że to nie działka historyczna, ale ja też tak nie patrzę, właśnie przez to, że ja nie siedzę w tej bańce historycznej tak typowo, to patrzę na popularyzację bardzo, bardzo szeroko, ale dla mnie to jest niesamowita osoba, która no świetnie jakby przekazuje mnóstwo wiedzy, ma fajną społeczność, jest do tego fajną, po prostu normalną dziewczyną, ogromną taką intelektualistką, także wielki szacun. Bardzo lubię, zrobiłam sobie ściągę, bo to czasami się zapomina o takich ważnych nazwiskach, ale na przykład Tomek Rożek z Nauka to lubię. Uważam, że ten projekt to jest dziś chyba taki najlepszy dla mnie, gdzieś tam jak sobie obserwuję, pod kątem takim całościowym, a propos tego, co on sobą reprezentuje, jak wyglądają jego produkty, bo siłą rzeczy w pewnym momencie pojawiają się też te produkty i też niektórzy ludzie mają z tym problem, ja nie mam z tym problemu, zawsze kibicuję takim twórcom i kupuję od nich chętnie, bo wiem, ile to wymaga czasu, a wiem, że oni muszą go poświęcić dużo więcej niż ja, bo są w innym miejscu. Często dostaję takie pytania albo komunikaty, że gorzej się ciebie słucha niż historii bez cenzury, albo twoja książka nie jest jak historia bez cenzury. Ojej. Ale to jest akurat komplement. Chyba. Wiesz co, ja znów... jak ktoś ciężko pracuje, ja wyszukuję to, co jest dla mnie dobre i wartościowe i ja mam takie filmiki z historii bez cenzury, które pokazuję na lekcji, na przykład o Powstaniu Wielkopolskim, jest zarąbiście zrobiony, świetny film, który lubię, który podoba się moim dzieciakom. Ja też często jakby podążam za tym, co w szkole, tak, co lubią. Moje dzieciaki lubią historię bez cenzury, to jest dobry pretekst, żeby pogadać, żeby... być może czasami coś delikatnie naprostować i tak dalej, więc ja w ogóle jestem taka łagodna, widzicie, no ja nawet nie umiem, mam dobre serduszko generalnie, cenię jak ktoś ciężko pracuje, wiem, że tu jest ciężka praca, są duże uproszczenia, nie wszystko mi się podoba, nie podobały mi się pierwsze filmy, ale jednocześnie patrząc na cały proces, konsekwencje i tak dalej, jak komuś leży, no to być może to jest tak, jak wiecie, z Harrym Potterem, że czasami ludzie krytykują, że Boże, Harry Potter to nie literatura. Ja kocham Harry'ego Pottera i wiem, jak wiele dzieciaków zaczęło w ogóle czytać dzięki temu. I myślę, że to jest podobnie, więc znów z takim... ja tak łagodniutko. No a taką dziewczyną, kobietą, którą też bardzo cenię, jest Ania Kowalczyk, która napisała Brakującą połowę dziejów i ubolewam, że Ania nie ma czasu, żeby popularyzować jako marka osobista, bo nie robi tego za dużo. Ale spiknęłyśmy się ostatnio i z naszymi koleżankami zrobiliśmy kolejny krok w tym, co dla nas ważne, czyli powołałyśmy Fundację Muzeum Historii Kobiet. Chcemy się tym tematem zająć. Uprzedzając pytania, jak chcesz Muzeum Historii Mężczyzn, załóż. Kibicuję, pomogę, powiem, jak się zakłada fundację, powiem, gdzie pisać. Założymy. Słuchajcie, spoko. W sensie naprawdę niech każdy robi. Róbcie takie fajne projekty. No, także będziemy coś tam pewnie działać więcej. A zupełnie spoza bańki, to pewnie części osób zupełnie rozwali głowę, bardzo cenię działalność na Instagramie takiej dziewczyny jak Ania Kęska, która ma bloga Ania Maluje, która nie wszystkim leży, ja ją uwielbiam, bardzo szanuję, ale ona przede wszystkim świetnie tłumaczy, jak budować społeczność, a oprócz tego zajmuje się prawami uczniów, uczennic. Ona skończyła pedagogikę, więc te treści też się u niej przewijają, choć zupełnie ten blog nie jest o tym, ale od niej lubię podglądać a propos właśnie tego, jak budować społeczność, jak działać w kanałach typu właśnie Instagram i White Point Shoes, czyli Dominika, która robi balet i stretching dla dorosłych, a na story swoim ciśnie politykę, historię, ważne, trudne tematy i tak dalej. To jest koń trojański kanału, jest przepiękną dziewczyną. Zdawać by się mogło, że zajmuje się tylko baletem, a ona ma tam całe story o WOS-ie. Ja ją często podaję jako przykład na konferencjach takich czy naukowych, czy popularno-naukowych, jak rozmawiamy albo o edukacji obywatelskiej, albo o edukacji medialnej. To jest dla mnie genialny przykład też w sumie popularyzacji, tak? Ona skończyła studia takie specjalistyczne związane chyba z...
nie chcę teraz kłamać, ale no, zna się na polityce również ze względu na swoje wykształcenie, na wojsku. Mówiła o wojnie w Afganistanie w pasjonujący sposób i ludzie mają czasami takie co tam się dzieje na tym kanale. Także różne osoby, różne mnie inspirują. Fantastycznie. Bardzo dużo inspiracji i myślę, że nasi słuchacze będą i oglądacze będą niezwykle zadowoleni z tego, że taką wiedzę w pigułeczce dałaś odnośnie tego, gdzie szukać fajnych adresów, żeby się wspierać we własnej działalności popularyzatorskiej. Ja może, Artur, teraz ty byś zadał jakieś pytanie, bo ja jak zwykle dobrze tutaj płynę i no. Już mogę? No proszę. Tak. Nie, bo ja chciałem jeszcze zapytać taką kwestię też znowuż kontrowersyjną, ponieważ no czy to jest też problem, który dotyka gdzieś tam mnie, bo znaczy na ile sobie może pozwolić popularyzator, tak? Bo z jednej strony no wiadomo, mamy swoje gdzieś tam przekonania polityczne, światopoglądowe i właśnie czy w takiej działalności popularno-naukowej my powinniśmy takie rzeczy w ogóle pokazywać, prawda? Bo akurat ja akurat jestem takim zwolennikiem, żeby tego raczej tam nie pokazywać w sensie, ale na przykład bardzo często widzę, jak czytelnicy właśnie reagują na różne posty, prawda? Że dla jednych jestem właśnie tym prawicowym bibliotekarzem, a inni na przykład właśnie zaliczają mnie do jakiegoś stronniku Gazety Wyborczej. I to jest właśnie ciekawe doświadczenie dla mnie, bo ja wtedy wiem, że jest jakaś obiektywna ocena, tak? Bo jednak każdy sobie tam wybiera, co chce, prawda? I jak ty właśnie się zapatrujesz jako osoba, która no jednak gdzieś tam jest zaangażowana politycznie, prawda? W różne kwestie, bo jednak to takie wystąpienie przeciwko obecnemu ministrowi, no to jest z jednej strony odwaga, ale też w pewnym sensie określenie się po jakiejś tam linii, powiedzmy, politycznej. I właśnie jak ty to widzisz i jak uważasz, czy w jaki sposób można to wszystko połączyć? I czy to przede wszystkim przeszkadza tobie na przykład w tej swojej działalności? A może pomaga? Znaczy, mi jako mi to w ogóle nie przeszkadza, bo ja taka jestem, tak? Więc nie lubię tak inaczej. Na przykład po to, żeby odbiór mojej książki był łagodniejszy i nie wzbudzał kontrowersji, to nie podjęłabym decyzji, że ja w ogóle się wycofuję i ja nie będę teraz sobą. To u mnie zupełnie odpada. Także nie podjęłam takiej decyzji, że się na przykład wycofuję z tego, co robię a propos krytyki pana ministra, ale to nie wiem, czy wiecie, ja na przykład napisałam z dużą, ogromną, kilkudziesięcioosobową grupą program edukacyjny do Szymona Hołowni, co w ogóle ludziom robi teraz takie bo ja i Szymon Hołownia z moimi poglądami, no właśnie, co to znaczy z swoimi poglądami, tak? Napisałam program edukacyjny, nie jestem zaangażowaną osobą politycznie w znaczeniu partyjnie, nie należę do żadnej partii, nie startuję w żadnych wyborach, choć te propozycje raz na jakiś czas dostawałam, ale jakby to lobbowanie i kwestia edukacji dla mnie jest ważna. Więc u mnie, pytanie, co rozumiesz przez polityczną działalność, tak? Polityczne jest to, po ile kupujemy mleko w tej chwili w sklepie, więc dla mnie wszystko jest polityczne. Dobrze, w takim razie ja zapytam wprost. Czy chciałabyś zostać ministrem edukacji? W programie, który napisaliśmy, tak ci odpowiem dyplomatycznie, większą rolę, trochę może to jest utopijne, bo też nie wierzę w to, że gdzieś tam w pełnym kształcie ten program jesteśmy w stanie zrealizować, ale raczej uważam, że edukacją powinna zarządzać grupa, duża grupa ekspercka, związana z osobami, które są czynnymi nauczycielami, nauczycielkami, są związane ze światem akademickim, żeby mieć tą perspektywę i ciągłość, też kwestia kształcenia nauczycieli i tak dalej, też wiedza, wiadomo, rodzice i uczniowie i uczennice, czyli Komisja Edukacji Narodowej. I ja wierzę w ten pomysł, uważam, że tak to powinno wyglądać. Czy ja bym chciała zostać ministrem edukacji? Nie patrzę na to w takich kategoriach, że na przykład mam takie ambicje, że chciałabym zostać. Nie, raczej to jest kwestia znów takiego jakiegoś brania odpowiedzialności. Zresztą nie sądzę, że to mi się kiedykolwiek przytrafi, choć dużo osób gdzieś tam to do mnie pisze, spoko, to miłe. Ale nie robię tego po to, więc mam nadzieję, że to jest jakaś tam odpowiedź. Czy to mi pomaga, czy nie pomaga, to jest może ciekawe. Aha, bo w ogóle dużo osób też postrzega, że ja tylko występuję w TVN-ie i nie wiem, w Gazecie Wyborczej. To też jest nieprawda. Ja występuję w Radio Emmaus, ja występuję na łamach Tygodnika Powszechnego, Przeglądu Katolickiego. Bywałam w Śniadaniówce TVP, bywałam wielokrotnie w Radiu Merkury, które już do mnie nie dzwoni od pewnego czasu.
Bywałam w telewizji też, że tak powiem, rządowej, która robiła fatalną robotę, wycinając z moich słów nie to, co mówiłam, więc przestałam tam się pokazywać z tego względu, nie dlatego, że miałam problem z tą telewizją. Ale teraz mam problem z tą telewizją, bo wiem, jak działa, tak? Więc jakby pod tym względem tak, jestem opowiedziana po takiej stronie, że jestem za demokracją, jestem za praworządnością, za wolnością, za bezpieczeństwem, strasznie mam takie kontrowersyjne poglądy. Natomiast tam, gdzie mogę coś zadziałać, ja bym była hipokrytką, na przykład gdybym dostała możliwość napisania czy włożenia czegoś do programu dla edukacji, który być może kiedyś się uda zrealizować i bym powiedziała, nie, to polityczne, a ileś tam lat cisnę na polityków, żeby zaczęli nas słuchać. No to jak nas słuchają, to niech słuchają, tak? Więc gdzieś tam w ten sposób to postrzegam. Na lekcjach na przykład jako nauczycielka w życiu nikomu nie opowiadam, wiecie, na kogo ma głosować, na kogo nie ma głosować, ale robię prawybory, robię latarnika wyborczego, gadamy o polityce jak najbardziej, nie boję się tych tematów. Tylko, że kiedyś, 10 lat temu, jak na przykład moi uczniowie się zastanawiali, jakie ja mam poglądy, a świat był inny wtedy jednak, to była taka konstatacja, pani Jankowiak ma poglądy centrowe, bliżej nieokreślone. A dzisiaj jestem tą samą osobą. Dzisiaj jestem, cytuję pana ministra Czanka, niedouczoną lewacką celebrytką, tak? A nic się nie zmieniło. Czyli nagle to, że na przykład dla ciebie ważna jest równość czy bezpieczeństwo dzieciaków i tak dalej, nagle cię to stawia jako lewactwo, cokolwiek by to miało znaczyć. Ja nie lubię tych szufladek i sformułowań, ale często w stosunku do mnie jest używane. Ale jak ktoś dobrze przeszuka, gdzie jestem obecna w mediach, to zobaczy, że wszędzie. Czy piszę o tym w książce? Nie, nie ma to wpływu na to, w jaki sposób patrzę na historię. Aczkolwiek wątki znów te, na przykład równościowe, tak się tam pojawiają. No, nie jako wpychanie. Znaczy, dla mnie to jest takie naturalne. Ciężko mi z tym gdzieś polemizować. Nie wiem, Artur, co sądzisz? Znaczy, ja jestem zachwycony tym jakby tym sformułowaniem pana ministra. Znaczy, ja bym z tego zrobił sobie po prostu tytuł na tak, blogu. Ja teraz jeszcze zostałam antypolką, bo napisałam wraz ze znajomymi, napisaliśmy pismo do pana ministra, że robienie egzaminu ósmoklasisty dzieciom ukraińskim jest chore, więc powiedział, że jesteśmy pseudoekspertami i antypolakami. Tak jest. Słuchajcie, mamy sytuację taką, że za 10 minut skończy nam się ponownie czas. Znaczy, nie wiem jak tobie, Arturze, ale ja to bym najchętniej tutaj z Agą przegadała jeszcze całą, no po prostu... Pójdziemy na kawę, z północy, bo już miałam ci zadać właśnie następne pytanie, wiesz, próbując znowu docisnąć i trochę zobaczyć też twoich emocji i takiego, może pokazać prawdziwego życia popularyzatora, żebyś nam powiedziała, jak sobie radzisz właśnie z taką krytyką, a czasem z takim hejtem po prostu ordynarnym. Ale wiecie co, by tak mi przyszło do głowy, że my może po prostu spotkajmy się za jakiś czas ponownie, kiedy już twoja książka sobie osiądzie na rynku, kiedy będziesz miała, podasz nam wyniki sprzedaży na przykład tam za, wiesz, za, dajmy na to 2-3 miesiące w następnym sezonie. Muszę się dowiedzieć, czy w ogóle mogę zdradzać. No właśnie, dowiesz się, czy możesz zdradzać. I nie wiem, i może zaplanujemy coś jeszcze innego, co moglibyśmy zrobić wspólnie. Co wy na to? Jeśli chcesz, oczywiście. Bo... Mi to było bardzo, bardzo przyjemnie. Także chętnie. I w ogóle publicznie zapraszam serdecznie, jak w końcu ja ruszę z podcastem, który planuję z moją siostrą, który będzie popularyzatorski, także będzie też taki merytoryczny. No to zapraszam was do nas z wielką przyjemnością. Na przykład o Wielki Lech i możemy pogadać i pewnie o wielu, wielu innych rzeczach, ale będzie nam bardzo miło was gościć. Ja generalnie uważam, że warto rozmawiać, a zwłaszcza jak się ludzie słuchają, to jest cudowne. Pięknie. Wiesz co, ale ja bym o tyle jeszcze chciała wykorzystać te 10 minut, które mam nadzieję, że nam, w których mam nadzieję, że nam brutalnie nie przerwie połączenia, żeby jeszcze zapytać o jeden wątek, czyli ten związany z ilustracjami do twojej książki, które nie ukrywam, są absolutnie piękne i wiesz, no odbiór tej książki jest kompletnie inny dzięki nim, bo można się tam w nie zanurzyć, poszukać sobie jakichś fajnych elementów dla siebie, dokładnie tak, piękne.
Dlaczego akurat Patrycja Podkościelny? Czy ty znacie się? Jak to w ogóle się stało, że dorwałaś taką cudowną ilustratorkę, która zrobiła ci taką dobrą robotę? Oj, Patrycja zrobiła genialną robotę, bo książka w ogóle jest bardzo charakterystyczna i mnóstwo osób, nawet jak nie wie, że to ja napisałam tę książkę, jakaś jest rozmowa, to ta fioletowa książka z tym, tak? No to tak, ta fioletowa. Patrycję wybrał mój redaktor prowadzący, któremu należy oddać, myślę, w tym spotkaniu naszym też hołd. Bo uważam, że dobre książki powstają dzięki dobrym redaktorom i dobrym redaktorkom. Rafał Czech z Wydawnictwa Otwartego, który zagadnął mnie wiele miesięcy temu, czy tę książkę napisze, on zaproponował Patrycję. Zastanawiał się, czy w ogóle będzie mi taki klimat się podobał, a mi się właśnie to bardzo podoba, bo ja z jednej strony staram się obalać mity, czy staram się pokazać takie mięcho, tak? Tam jest dużo takiego mięcha merytorycznego, a jednocześnie właśnie Patrycja tak reinterpretuje i nadaje takie nowe symboliczne znaczenie, więc w ogóle tak mi to się ciekawie spina, fajnie. Więc jak zobaczyłam jej pracę i propozycję, że to ona ma ilustrować tę książkę, to już nie szukaliśmy w ogóle nikogo dalej, bo wiedziałam, że to jest ten klimat. Patrycja czytała tak, rozdział, bo ja pisałam, o Jezu, jak ja pisałam tę książkę, pół roku po urodzeniu dziecka zaczęłam ją pisać, więc nawet nie pamiętam, jak ją napisałam, nieważne, w dużych emocjach, wiecie, w dużym tam stresie i tak dalej. Pisałam rozdział, suróweczkę dostawała Patrycja, robiła ilustracje i ja mogłam sobie grymasić, ale ani razu nie grymasiłam, bo wszystkie mi się strasznie spodobały, wszystkie takie były punkt te ilustracje i nic dodać, nic ująć po prostu. Dobrze. Aguniu, pięknie ci dziękujemy, że znalazłaś w swojej zajętości czas, żeby się z nami spotkać. Jeszcze raz bardzo pięknie gratulujemy ci książki. Jest zarówno piękna wizualnie, jak i, tak jak powiedziałaś, obfita w to mięcho. Ja ją zamierzam przetestować na moich córkach, jak tylko już, wiesz, zakończą klasyfikację następnej klasy, bo to teraz taki gorący moment. No i cóż, mam nadzieję, że spotkamy się znowu za jakiś czas. Arturze, tobie również dziękuję siedli przy tym stole. Bo ja chciałem zadać moje sakramentalne pytanie. Czy, drogie panie, czy zdajecie sobie sprawę, że nie wyczerpaliśmy tematu? Oczywiście. Ale jak są dobrzy rozmówcy, ja w ogóle jestem straszną gadułą, za co przepraszam, ale ciężko mnie jest zatrzymać, więc tym bardziej i może trochę właśnie odwrócimy formułę, żebyście też wy mi coś więcej opowiedzieli. I kibicuję w ogóle, proszę nie poddawajcie się i nagrywajcie te podcasty, bo to jest kawał dobrej roboty i bardzo potrzebnej w internecie, także trzymam kciuki, żeby projekt się rozrastał i żeby miał coraz więcej osób, które się z nim zwiążą, po prostu jest tego wart. Bardzo pięknie ci dziękujemy. Teraz ja będę łzy wzruszenia ocierać. Tak, więc tak, nie wyczerpaliśmy tematu i Agu, bardzo pięknie jeszcze raz kłaniamy dziękujemy się. I mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa.